Bo ostatnio jak jechałem, to stał jeden policjant, jeden celnik, ale kontrolował Polaków, którzy wjeżdżają na Słowację. Jeśli ten film by się skończył, bo ten film tylko 10 minut będzie trwał, będzie część druga. Pięćdziesiąt pięć, siedem jadę. Policjant wysoko jest, wysoko. No, ograniczenie 30. Ponoć roboty na drodze. Ale nikogo nie ma. Pracowników, robotników. Chyba że jedzie do Polski się zatankować, bo tu benzyna 1,44 centu na dzień dzisiejszy. To może mają prykaz i do Polski jeżdżą do Korbielowa na stację benzynową. Albo na Orlen też na stację benzynową. Parówki dają. Za złotówkę. Przypominam, jak się by film skończył, a zaczął się drugi, jestem na Słowacji. Przed Korbielowem. Ciąg dalszy. Pościgu za policjantem. No, ciekawe jak zobaczy ten film. Dobrze, że nie pamięta numeru rejestracyjnego chyba. To traktor zatrzymał, wyobrażacie sobie? Myślałem, że będzie jechał za mną, ale on traktor zatrzymał, no. Nie wiem, czy on nie zwrócił uwagę. Czy z drzewem jechał, czy co? Nie miał żadnego oznakowania? Czyli jakiś strażak. Z daleka myślałem, że gdzieś może pan władza stoi, ale to zwykły strażak był. I widzicie? Wieś się ciągnie i ciągnie. Naprawdę można się zdenerwować, 50 na godzinę jechać bez przerwy. I końca nie widać. Człowiek do domu ciągnie, głodny się robi, a tu jak nie 50, to 30, jak widzicie.
No i nikt mnie nie wyprzedza. Jak już wam kiedyś mówiłem, nikt nie wyprzedza. Podejrzewam, że to samo będzie u nas. Jak takie prawo mają wprowadzić, jakie mają wprowadzić od 1 grudnia, to tak będzie. I u nas. Dlatego mówię, że tutaj właśnie te kary są wysokie. A ludzie nie zarabiają dużo na Słowacji. Przyciszę muzykę, bo mi YouTube zablokuje prawa autorskie. Kiedyś mi przyblokowali, ale na miesiąc. Pomimo, że człowiek mówi, mówi, nic nie słychać, przyblokowali. Za mną dostawczy samochód, ale rejestracja tej miejscowości NO, N-O. A ten co? Drzwi chce, żeby mu urwał? Nie przejmuję się tym. Bo po co? Może to nie jego drzwi państwowe. To tak właśnie. Chciałem wam kiedyś pokazać właśnie, że takie tu ma miejsce. Jak mówiłem, że jeździ jeszcze taki policjant na cywilnych numerach. Nie wiem, może teraz zmienił samochód, ale rok, dwa lata temu Renault, takie stare 5G LTX dla niepoznaki. I zawsze, zawsze jak zauważyłem, Polaków łapa. No bo nic dziwnego, tutaj jest kilometr, 2 kilometry do granicy, do Korbielowa. Ten rowerzysta też nie zapewne esy floresy. No i kończy się właśnie Orawska Polhora. Polhora. I to już chyba koniec, jeśli się nie mylę. Tu będzie zaraz prosta, zaraz się będziemy zbliżać do granicy.